i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z nami wszystkimi. W dzień zmartwychwstania, najważniejsze i największe święto naszego Kościoła i Bogu liturgicznego, gromadzimy się w tym trudnym dla świata czasie, by ogłaszać triumf Chrystusa nad śmiercią, piekłem i szatanem. Nadzieja, którą Panie Chrystus wyrasta poza ramy tej rzeczywistości. Bo Chrystus, pokazując drogę do nieba, zmartwychwstając, nadał sens wszystkiemu, co ludzkie, doczesne, w perspektywie wieczności. Włączamy w tę Eucharystię wszystkie nasze osobiste intencje, z którymi dzisiaj przyszliśmy do zmartwychwstałego Pana, prosząc o ustanie pandemii, prosząc za chorych, cierpiących, konających, prosząc za wszystkich, którzy posługują w różnych formach przy ludziach cierpiących i chorych. Na mszę święta sprawowana jest w intencji świętej pamięci Stanisławy, Marianny, Zbigniewa, Kupa. Przeprosimy teraz dobrego Boga za nasze grzechy, słabości, zaniedbania, abyśmy mogli godnie przeżyć tę najświętszą ofiarę. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, Ty zmartwychwstając, otworzyłeś nam drogę wiecznego szczęścia, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, Ty nas przybierasz taki, jakimi jesteśmy i ofiarujesz Ojcu takimi, jakim Ty jesteś. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, niech nas doprowadzi do życia wiecznego. Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje.
Ojcze, Jego Bogu, przez wszystkie wieki niebechu. Centuriona w Cezarei przemówił: wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z nim, przeszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił go trzeciego dnia i pozwolił mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z nim jedli i pili po jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w niego wierzy, w jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. Oto Słowo Boże. Apostoła do Kolosan. Bracia, jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus,
zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Oto Słowo Boże. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą
na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Tak sobie uświadomiłem, że od 50 lat uczestniczyłem w procesji rezurekcyjnej jako ministrant, lektor, kleryk, potem kapłan. Pierwsze święta Wielkiej Nocy bez procesji rezurekcyjnej. Ale gdy zastanawiamy się, czemu ma służyć procesja rezurekcyjna, jaki jest sens tego wydarzenia o świcie w Dniu Zmartwychwstania, to przecież wiemy, że chodzi o właśnie publiczne ogłoszenie tej najważniejszej dobrej nowiny, że Chrystus zmartwychwstał, że grób jest pusty, że Pan śmierć pokonał i dzwony, śpiewy, chorągwie, feretrony, obrazy, kadzidła, nade wszystko Chrystus w Eucharystii obecny. I ta procesja, która choć trzy razy okrążamy Kościół, to jakbyśmy chcieli powiedzieć, że idziemy na cały świat. I rzeczywiście na całym świecie, w każdej parafii od wieków o świcie wychodzą wierni katolicy na zewnątrz, by powiedzieć w tej formie: Pan zmartwychwstał. A w tym roku musimy pozostać w Kościele, i to jeszcze w tak ograniczonej liczbie uczestników. Ale przecież tych uczestników tak naprawdę jest o wiele więcej niż tylko limit 5 osób realnie obecnych w Kościele. Bowiem przez środki przekazu, przez telewizję, internet, radio, wierni uczestniczą i jednoczą się z Eucharystią w Dniu Zmartwychwstania. I ta procesja eucharystyczna, procesja rezurekcyjna przyjmuje formę duchową, docierając niemalże do każdego domu w Polsce. Dzisiaj wiele osób uczestniczy w tej wielkanocnej liturgii z różnych motywów. Ktoś może z nudów włączy telewizor, czy radio, czy nastawi internet. Ktoś z ciekawości, latami nie był w Kościele, jakaś tam wiara się tli, więc zobaczę, jak to w środku jest, jak ta liturgia wygląda. Ktoś z tradycji, że nie wyobraża sobie, by nie być tego dnia choćby w tej formie na tych wielkich uroczystościach. Ktoś z gorliwości, z tęsknoty serca, by przeżyć spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym. Różne motywy. A święty Paweł w liście do Filipian mówi: a ja się z tego cieszę, bo najważniejsze, że Chrystus jest głoszony na wszelkie sposoby. Więc to orędzie wielkanocne może dzisiaj dociera do wielu serc, wielu ludzi. Gdyby nie te ograniczenia, może by zupełnie inaczej ten dzień przeżywali. Nikomu by do głowy nie przyszło, żeby z tych ludzi zajrzeć do kościoła, czy posłuchać mszy przez radio, czy obejrzeć. A tu, przy tych ograniczeniach, również przy tej świadomości, że jesteśmy tylko ludźmi, że to życie jest tak kruche, że wszystko wisi na włosku Bożego miłosierdzia, że świat nagle drży w obliczu tych wszystkich zagrożeń i potrzebujemy, jak mówił święty Paweł, podnieść głowę do góry. Szukajcie tego, co w górze, nie tego, co na ziemi. Jak często świętowanie to jest szukanie tego, co na ziemi. Fajnych spotkań, najeść się, wyjechać, coś fajnie przeżyć, oderwać się od pracy, ale
na ziemi, bez odniesienia do Boga, bez odniesienia do wieczności. Święta bez Chrystusa. A dzisiaj trudno świętować bez Chrystusa, bowiem odkrywamy, że On wszedł w nasze życie, w nasze lęki i wreszcie w naszą śmierć. Tak pisze o tym w starożytnej homilii na świętą Wielką Sobotę nieznany chrześcijański autor. Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię, wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo król zasnął, ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył otchłań. Idzie, aby odnaleźć pierwszego człowieka, jak zgubioną owieczkę. Pragnie nawiedzić tych, którzy siedzą zupełnie pogrążeni w cieniu śmierci, aby wyzwolić z bólów niewolnika Adama, a wraz z nim niewolnicę Ewę. Idzie On, który jest ich Bogiem i synem Ewy. Przyszedł więc do nich Pan, trzymając w ręku zwycięski oręż krzyża. Ujrzawszy go, praojciec Adam, pełen zdumienia, uderzył się w piersi i zawołał do wszystkich: Pan mój z nami wszystkimi! I odrzekł Chrystus Adamowi: i z duchem Twoim. A pochwyciwszy go za rękę, podniósł go, mówiąc: Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje Ci Chrystus. To piękny obraz starożytnej homilii, gdy Chrystus wstępuje do otchłani, wstępuje na samo dno oddzielenia człowieka od Boga. Wstępuje, by wyprowadzić z tego pierworodnego upadku Adama i Ewę. Odnosząc to, co przeżywamy, do tego wydarzenia, możemy powiedzieć, że to była najdłuższa kwarantanna w dziejach świata. Zarażeni wirusem pychy, buntu, odrzucenia Boga, wybrali śmierć duchową. A teraz Chrystus przychodzi, by ich uzdrowić. Przychodzi, by otworzyć im drogę do życia. Już nie muszą być w zamknięciu, które wybrali, ale są zaproszeni, by na miłość Boga znowu odpowiedzieć posłuszeństwem i pokorą. Mówiąc tym znowu językiem, który znamy, Adam to jest ten pacjent zerowy, który pierwszy zaraził się tym strasznym wirusem śmierci, śmierciodnośnego jadu pokusy, której uległ. Ale on uzdrowiony, on zbawiony, daje nam nadzieję, że Chrystus przyszedł, aby nas wszystkich zbawić i poprowadzić do pełni życia w domu Ojca. W naszym Kościele co roku, gdy przeżywamy Boże Narodzenie, to wiemy, że stajenka betlejemska, żłóbek jest budowany w prezbiterium, stajnia nad ołtarzem, niejako msze pasterskie i potem wszystkie msze w okresie Bożego Narodzenia sprawujemy właśnie z betlejemskiej stajenki, by uświadomić sobie tę tajemnicę, że Bóg stał się człowiekiem naprawdę, że Słowo stało się ciałem naprawdę i że ta tajemnica wcielenia też się sakramentalnie uobecnia teraz w każdej Eucharystii. A w tym roku pierwszy raz Grób Pański w naszym Kościele
jest przygotowany w ołtarzu głównym. I mszę zmartwychwstania sprawuje i sprawujemy z księdzem Rafałem z tego miejsca. Na ogół grób pański urządza się gdzieś, no właśnie, z boku, prawda? Jeśli kościół jest duży, w bocznych kaplicach, u nas przy bocznym ołtarzu jednym, czy tu przy ambonie, różne miejsca wybieraliśmy. A w tym roku ołtarz główny, figura zmarłego Jezusa była ułożona pod tabernakulum. Oto wielka tajemnica wiary. I z tego miejsca, z tego pustego grobu zmartwychwstałego Pana głosimy najważniejsze orędzie Ewangelii. Uświadomiłem sobie wczoraj, że przecież ta jedna z najważniejszych bazylik Kościoła katolickiego w Jerozolimie to Bazylika Grobu Pańskiego. Wybudowana właśnie nad grotą grobową 20 lat temu. Święty Jan Paweł II w roku 2000 sprawował tam najświętszą ofiarę i z tej groty diakon wyniósł w pewnym momencie liturgii pokazaniu światło, przekazał je Ojcu Świętemu, a od tego światła kardynałowie, biskupi, potem cały Kościół zapalili swoje świece. Fos Hilarion, światło radości. To było niesamowite przeżycie. Liturgia sprawowana w grobie pańskim, a jednocześnie w grobie, który jest pierwszym świadectwem zmartwychwstania, bo grób jest pusty. Gdy więc w naszym kościele sprawujemy liturgię w tym samym miejscu, gdzie Wielki Piątek przeżywaliśmy tajemnicę śmierci Chrystusa, Wielką Sobotę adorowaliśmy Pana w tajemnicy Jego złożenia do grobu, śmierci, Wielka Sobota, oczekiwanie i nadzieja. I wczoraj w nocy, i dzisiaj rano, i przez święta wielkanocne z tego miejsca głosimy orędzie zmartwychwstania. I niesiemy światu fos hilarion, światło radości. Ta radość nie ma nic wspólnego z ludzkim pocieszeniem. Nie ma nic wspólnego z wesołkowatością. Nie ma nic wspólnego z głupkowatymi kabaretami, których coraz więcej. Ta radość płynie z tej pewności wiary, że bez względu na to, co się dzieje wokół nas, Chrystus zmartwychwstał. I to jest najważniejsze zbawcze przesłanie. Wszystko się kończy. Kończy się to życie, kończy się doczesność, kończy się także cierpienie, kończy się zamknięcie i lęk. A Chrystus otwiera nam drogę do pełni życia w domu Ojca. Amen. Złóżmy wyznanie naszej wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca.
Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. W tym wspaniałym dniu, kiedy Chrystus, ofiarowany jako nasza Pascha, powstał z martwych i rzucił światło na życie i nieśmiertelność, prośmy Pana o udział w wielkanocnej radości dla wszystkich. Módlmy się za wszystkich wyznawców Chrystusa, aby z odwagą głosili światu radosną nowinę o zmartwychwstaniu Zbawiciela i byli Jego wiernymi świadkami. Ciebie prosimy. Módlmy się za przyjmujących chrzest, aby przeszli przez życie ze światłem wiary i wytrwali w nadziei życia. Ciebie prosimy. Módlmy się za pojednanych z Bogiem przez sakrament pokuty, aby zmartwychwstały był zawsze ich drogą, prawdą i życiem. Ciebie prosimy. Módlmy się o pokój i bezpieczeństwo dla naszej Ojczyzny, aby żadne przeciwności nie odwróciły jej synów od życia w wierności Chrystusowi oraz postępowania w prawdzie i sprawiedliwości. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich udręczonych trwającą epidemią, aby nasz Bóg i Pan przywrócił chorym zdrowie, dał siły tym, którzy się nimi opiekują, pocieszył płaczące rodziny, a zmarłym dał pełnię odkupienia. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, przeżywających wielkanocną radość, abyśmy przez te uroczystości paschalne odnowili w sobie łaskę Chrztu Świętego i według niej żyli. Ciebie prosimy. Boże, Ty przez wielkanocne sakramenty udzieliłeś Twojemu Kościołowi nowego życia. Otaczaj go nieustannie swoją opieką i doprowadź do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Aby moją i waszą.
waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, pełni wielkanocnej radości, składamy Tobie ofiarę, przez którą Kościół odradza się do nowego życia i nieustannie się karmi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami i z duchem twoim. W górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym dniu uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi, również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb, i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary.
Znosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci, miłosierny Boże, wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Marią, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Franciszkiem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Kazimierza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą w miłosierdziu swoim. O dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry, Stanisławę, Mariana, Zbigniewa oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wezwani zbawiennym nakazem i oświeceni pouczeniem Bożym, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, bo Twoje jest królestwo. Panie Jezu, Ty w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój Wam prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła
i zgodnie z Twoją wolą napełnię go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Jako jedna rodzina dzieci Bożych przekażmy sobie znak Chrystusowego pokoju. Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, uzdrowiona dusza moja. Zmartwychwstał Pan i ukazał się Maryi. Wszedł w Marka dom, czekającą syn pozdrowił. Zgasł matki ból, bo jej Jezus chwale żyje. Już zbawił świat, dając ludziom życie nowe. Zmartwychwstał Pan, alleluja, alleluja. Śpiewajmy Mu, alleluja, alleluja. Jest z nami Bóg, alleluja, alleluja. I będzie wciąż, alleluja, alleluja. Spotkała go Magdalena wcześnie rano. Rozmawiał z nią, w ogrodnika był postaci. Pragnęła być jak najdłużej przy swym Panu, lecz wysłał ją z tą nowiną do swych braci. Zmartwychwstał Pan, alleluja, alleluja. Śpiewajmy Mu, alleluja, alleluja. Jest z nami Bóg, alleluja, alleluja. I będzie wciąż, alleluja, alleluja. Widzieli go ci, co bardzo go kochali, niewiasty Piotr i w podróży dwaj uczniowie. Gdy minął dzień, apostołom zebrań sali, Pan zjawił się i pokojem ich pozdrowił. Zmartwychwstał Pan, alleluja, alleluja. Śpiewajmy Mu, alleluja, alleluja. Jest z nami Bóg, alleluja, alleluja. I będzie wciąż, alleluja, alleluja. Pamiętasz dni, jak rozmawiał Pan z Tomaszem, jak chleby dał nad jeziorem apostołom, jak płakał Piotr, gdy papieżem go ogłaszał, jak Jezus sam pod Damaszkiem Pawła wołał. Zmartwychwstał Pan, alleluja, alleluja. Śpiewajmy Mu, alleluja, alleluja. Jest z nami Bóg, alleluja, alleluja. I będzie wciąż, alleluja, alleluja. Gdy wiarę masz, jak gorczycy ziarnko małe, to jeśli chcesz,
chcesz, możesz dzisiaj spotkać Pana, bo zbawcą od czekających i zgnębniałych. A dobrze wiesz, że Cię liczy wśród wybranych. Zmartwychwstał Pan, alleluja, alleluja. Śpiewajmy Mu, alleluja, alleluja. Jest z nami Bóg, alleluja, alleluja. I będzie wciąż, alleluja, alleluja. Módlmy się. Boże, Ty przez wielkanocne sakramenty udzieliłeś Twojemu Kościołowi nowego życia. Otaczaj go nieustannie swoją opieką i doprowadź do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dzisiaj jeszcze o 18:00 msza wieczorna. Za chwilę odmówimy trzeci dzień nowenny przed świętem Bożego Miłosierdzia. Jutro drugi dzień świąt Wielkiej Nocy. Układ taki jak w niedzielę i też po sumie koronka i czwarty dzień nowenny. Jutro jest 13 dzień miesiąca, dlatego też o godzinie 17:30 będzie różaniec fatimski przed mszą wieczorną. Przekazujemy sobie życzenia. Niestety te spotkania bezpośrednio są ograniczone, tym bardziej więc potrzeba takiej życzliwości i pamięci o tych, którzy na nasze dobre słowo czekają, czy telefonicznie, czy przez internet, czy przez, kiedyś się mówiło, umyślnego. Czasem pozdrawiamy się przez kogoś, kto będzie widział kogoś, kogo znamy. Z tego miejsca od ołtarza, kończąc Eucharystię Wielkanocną, pragnę przekazać gorące życzenia tym, którzy są tu obecni w Kościele i tym, którzy łączą się z nami przez środki przekazu, przez internet. Takie jedno słowo wraca jakoś ostatnio. Odporność. Jedna ze sportsmenek powiedziała, że życzę odporności. Bardzo mi się to spodobało, bo to słowo nabiera różnego znaczenia. Odporność w sensie, żeby nas się jakieś żadne wirusy nie imały w sensie fizycznym, ale również ta odporność to są życzenia duchowe także, bo często jesteśmy nastawieni na czynienie dobro, na jakieś tam właśnie takie zewnętrzne oznaki naszej wiary, wrażliwość. Wszystko jest ważne, ale odporność jest równie ważna, bo już święci mistycy, ojcowie Kościoła mówili, że wiara to znoszenie zła. Nie tylko czynienie dobra, ale znoszenie zła. Proszę zauważyć, że Chrystus zbawił nas nie tylko przez czynienie dobra. Czynił cuda, znaki, uzdrawiał, wskrzeszał, rozmnażał chleb, uciszał burzę, głosił słowo, przemieniał serca, ale nie przez to zbawił. Zbawił przez cierpienie. Zbawił przez znoszenie zła, cierpienia, upokorzenia, włącznie ze śmiercią. A więc to jest bardzo ważne, by uczyć się tej odporności na różne i te zewnętrzne jakieś ataki złego i wewnętrzne, by nas z drogi wiary i miłości odciągnąć. Niech więc to doświadczenie, które jest udziałem nas wszystkich i całego świata, umocni w nas odporność. Abyśmy wyszli z tego doświadczenia i z tych świąt tak przeżywanych wyjątkowo, o tym mówiłem też w kazaniu, byśmy wyszli za jakiś czas, gdy wszystko wróci, miejmy nadzieję, do normalnego życia, byśmy wyszli uodpornieni i umocnieni jednością z Panem i wypełnieni Jego łaską. Przed nami okres Wielkanocy, 40 dni do wniebowstąpienia Pańskiego, 50 dni do zesłania Ducha Świętego. Miejmy nadzieję, że to będzie ten czas, który przywróci już takie normalne dawanie świadectwa i życie w relacjach normalnych. Dzień Pięćdziesiątnicy to gdy apostołowie wyszli na zewnątrz z zamknięcia, z wieczernika, by głosić zmartwychwstałego Pana. Więc te święta wielkanocne, święta paschalne, punkt kulminacyjny osiągną za
50 dni już w tym takim posłaniu naszym i całego Kościoła. Miejmy nadzieję, że to będzie też ten czas, gdy skończy się ten zewnętrzny reżim ograniczający możliwość poruszania się, kontaktów i rzeczywiście wrócimy do życia codziennego, ale już w tej mocy zmartwychwstałego Pana i w mocy Ducha Świętego, czego wszystkim i sobie życzę. Szczęść Boże. Teraz błogosławieństwo kończące mszę i od razu zmówimy modlitwę i koronkę do miłosierdzia Bożego. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Alleluja. Bogu niech będą dzięki. Alleluja. Alleluja. Panie Jezu, miłosierny Zbawicielu świata, w trzecim dniu nowenny powiedziałeś do świętej Faustyny, a dzisiaj w dniu zmartwychwstania mówisz do każdego z nas. Sprowadź mi dzisiaj wszystkie dusze pobożne i wierne i zanurz je w morzu miłosierdzia mojego. Dusze te pocieszały mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociechy wśród morza goryczy. Jezu najmiłosierniejszy, który wszystkim nadobficie udzielasz łask swych ze skarbca miłosierdzia swego, przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego serca swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy cię o to przez niepojętą miłość twoją, jaką pała twe serce ku Ojcu Niebieskiemu. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze wierne, jako na dziedzictwo Syna swego i dla Jego bolesnej męki udziel im swego błogosławieństwa i otaczaj je swą nieustanną opieką, aby nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej, ale by z całą rzeszą aniołów i świętych wysławiały niezmierzone miłosierdzie Twoje na wieki wieków. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
dla Jego bolesnej męki. 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 Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. 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 Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. 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 Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. 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 Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. 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 Święte Boże, święte mocne, święte Anię śmiertelne.
świata Bożemu miłosierdziu. Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość Twoim Synu, Jezusie Chrystusie, i wylałeś się na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Cieszmy się wszyscy.